Prawie 14% spadek ceny bitcoina, nowe all-time high złota oraz potrojenie się wolumenów na ukraińskich giełdach kryptowalutowych. Czy bitcoin jest cyfrowym złotem? To sprawdzimy w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasterz przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony i specjalnie przychodzę do Was z jednodniowym opóźnieniem. Chciałem ten film nagrywać wczoraj, ale wolałem poczekać aż sytuacja się uspokoi oraz aż dotrą dane do Glassnode, ponieważ Glassnode działa z jednodniowym opóźnieniem i nie za wiele moglibyśmy zobaczyć, jak rynek zachowywał się wczoraj. Wiemy na pewno, że była bardzo duża panika i Bitcoin odnotował aż prawie 14% spadek. Tylko w jednym dniu mamy bardzo dużą świecę spadkową. Ale równocześnie bardzo duży wolumen na Bitcoinie, i zobaczymy, kto odkupuje te bitcoiny i czy Bitcoin faktycznie może być cyfrowym złotem. Zanim zaczniemy, to oczywiście tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. I ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków, to Wy jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących, który pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. A jeżeli nie masz jeszcze kont na giełdach takich jak BitBay, niegdyś polskie giełdzie kryptowalut, Binance czy Kanga, to zapraszam Cię w miejscu na opis. Pod każdym filmem znajdziesz linki do takich właśnie giełd oraz jeżeli Ci się ten film to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Jak widzimy na Coin360 Bitcoin kosztuje 38 609 dolarów. I jest na prawie 10% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Podobnie jak wszystkie altcoiny, praktycznie sama zieleń na rynku ETH: prawie 11% na plusie, Solana: ponad 9% na plusie, Polkadot: 12% na plusie i na pewno jest tu wyjątkiem Luna, która odnotowała ogromny wzrost. W tym momencie prawie 24% na plusie, ale w pewnych momentach przekraczało to 25% na plusie. Oczywiście te plusy są takie trochę fik fikcyjne, ponieważ tak jak już pokazywałem. Mieliśmy bardzo duży spadek wczoraj, aż do poziomu 34163 dolary za jednego bitcoina. Ale ta cena tak naprawdę od zakończenia wczorajszego dnia, gdzie bitcoin kosztował 37288 dolarów, urosła tylko nieznacznie, ponieważ jak możemy zobaczyć, od zakończenia wczorajszego dnia do aktualnej ceny jest to niecałe 3,5%. Dlatego te procenty, które dzisiaj widzimy na rynku, są trochę sfałszowane poprzez ten głęboki deep i zaraz odkupienie tych bitcoinów. A kto te bitcoiny odkupywał, zaraz zobaczymy sobie oczywiście na Glassnote. Weźmy sobie jeszcze na Fear and Greed Index i możemy zobaczyć, że mamy strach na poziomie 27 punktów, czyli nie jest aż tak bardzo źle. Ja po wczorajszych bardzo nieciekawych newsach, oczywiście chodzi tu o wojnę na Ukrainie, o najazd rosyjskich militariów na Ukrainę, myślałem, że będziemy mieli ekstremalny strach dzisiaj. A jak widzimy Inwestorzy nie są aż tak bardzo wystraszeni, i faktycznie przez momencik mieliśmy wielki strach na rynku kryptowalut, ale to się bardzo szybko uspokoiło. Cena wróciła mniej więcej do swoich poziomów, i od wczoraj Bitcoin notuje wzrosty. Złoto natomiast osiągnęło wczoraj swoje all-time high. Widać, że ludzie dalej traktują złoto jako najlepsze zabezpieczenie swojego kapitału. I przełączmy się tutaj na dolary. Możemy zobaczyć, że złoto wczoraj kosztowało 1973 dolary za uncję. Ta cena, tak jak cena bitcoina szybko wróciła do siebie, to cena złota również bardzo szybko wróciła do siebie. I dzisiaj już mamy cenę 1909, czyli to all-time high, bardzo szybko spadło do ceny sprzed dwóch dni. Co jest jeszcze bardzo ważną informacją? Jak wejdziemy sobie na CoinGecko i wybierzemy Kuna Exchange, jest to oczywiście ukraińska giełda kryptowalut, to możemy zobaczyć aż potrojenie wolumenu tylko wczoraj, co oznacza, że Ukraińcy pod ostrzałem rosyjskich wo wojsk zaczęli bardzo szybko kupować bitcoiny. To nie są ogromne wolumeny, bo wczoraj ten wolumen wynosił 4,5 miliona dolarów. Ale 23 lutego wynosił jedynie 1,5 miliona dolarów. Także widzimy potrojenie się tego wolumenu. I tak samo jak cena złota i cena bitcoina, ten wolumen zaczął spadać. I dzisiaj już wynosi 2 189 tysięcy. Czyli widać, że ta sytuacja trochę się uspokoiła. Plan B wczoraj na swoim Twitterze bardzo się pośpieszył i napisał, że bitcoin idzie w dół, złoto idzie w górę. I wygląda na to, że bitcoin nie jest cyfrowym złotem czyli nie służy do zabezpieczenia majątku. Jak widzimy ten tweet, tak jak powiedziałem, poszedł już zbyt szybko, ponieważ cena złota wróciła do siebie oraz cena Bitcoina wróciła do siebie. I ja uważam, że cena Bitcoina będzie teraz rosła w górę. Mamy tutaj też przykład Oczywiście, pandemii. Jak sobie powiększymy wykres od roku 2020, to możemy zobaczyć, że podczas pandemii, podczas światowego kryzysu, mieliśmy naprawdę przetestowanie Bitcoina i jego cena bardzo, bardzo mocno szła do góry. Każdy, kto na początku pandemii zainwestował, to możemy sami zobaczyć, ile mógł zarobić. Weźmy sobie wykres. Od początku, mniej więcej pandemii, możemy zobaczyć, że Bitcoin urósł aż o 574%. A tym samym złoto o około 25%. Oczywiście można powiedzieć, że bitcoin jest mniej stabilny, bardziej ryzykowny, ale różnica 550% a 25% mówi chyba sama za siebie. Oznacza to, że inwestorzy, że ludzie chroniąc swój kapitał bądź z chęcią pomnożenia jego, uciekali właśnie do bitcoina. Oczywiście cena złota też szła do góry. Ale nie w tak szybkim tempie jak cena Bitcoina. Także czy te słowa, które zostały napisane przez plan B, są prawdą? Nie sądzę. Myślę, że jeszcze Bitcoin nam pokaże, że może być cyfrowym złotem. A co inni influencerzy na sytuację, która aktualnie się dzieje? Willy Woo na swoim Twitterze napisał, że Bitcoin to safe haven, złoto to safe haven i Bitcoin jako taki właśnie safe haven. Będzie miał w tym roku pierwszy właściwy test rynkowy, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, ponieważ pokazałem Wam na przykładzie pandemii, ale faktycznie to będzie drugi taki bardzo mocny test dla Bitcoina. CZ, CEO Binance, natomiast na swoim Twitterze napisał, że skontaktowali się z, wczoraj ze wszystkimi członkami ich zespołu na Ukrainie, zapewniając im bezpieczeństwo jako priorytet. Dodał, mieliśmy ogromne wsparcie ze strony naszych kolegów z sąsiednich krajów, oferując transport, logistykę, domy na pobyt itd. Tak Wszystko bezpiecznie się zakończyło i jest dumny z bycia Binanciarzem, jakkolwiek to brzmi. Przejdźmy dalej. Dave Crypto napisał, że dokupuje atom na spadkach i pyta, co społeczność dokupuje. Demon napisał, że altcoiny są tanie wszędzie i że akumuluje. Także widać, że. Influencerzy kryptowalutowi odkupują teraz, właśnie na tych spadkach, może nie teraz, tylko wczoraj, odkupywali na tych spadkach krypto. I kto odkupił wczoraj, ten jest minimum 10% na plusie, chyba że mówimy o lunie, która poszła aż o 25% do góry. Sprawdźmy zatem, kto kupuje te bitcoiny z rynku w tym momencie. I możemy zobaczyć, że wczoraj adresy powyżej 10 tysięcy bitcoinów wzrosły aż o dwie sztuki. Adresy powyżej 1000 bitcoinów, niestety ich liczba zmalała, ale tutaj już się zaczyna robić ciekawie. Adresy powyżej 100 bitcoinów mamy wyb wybicie do góry, adresy powyżej 10 bitcoinów mamy wybicie do góry, adresy powyżej 1 bitcoina stale rosną i popatrzcie, że 23 lutego adresów tych było 815 077. A dzisiaj 815 910. To jest prawie 900 adresów, które dokupiły co najmniej po jednym bitcoinie wczoraj. Jest to bardzo dobra informacja. Adresy powyżej 1/10 bitcoina oczywiście rosną do góry i adresy powyżej 1 100 bitcoina oczywiście rosną do góry. I tu mamy ewidentnie trendy wzrostowe, jeżeli chodzi o te małe adresy, czyli widać, że ulica akumuluje bitcoiny, tak jak i można powiedzieć grube ryby. Czy to jest tylko chwilowy wzrost tych adresów? Czy oni dalej będą dokupywać bitcoiny? Moim zdaniem, będą dokupywać bitcoiny. Jeżeli sankcje nałożone na Rosję rozwalą ich systemy płatnicze i nie pozwolą na przepływ tych środków za granicę, to krypto musi rosnąć na cenie. Zobaczmy jeszcze: Stop 100 adresów z największą ilością bitcoinów. Jak możemy zobaczyć, trzeci pod względem wielkości adres zakupił przez ostatni miesiąc 2626 bitcoinów. Tu kolejny adres mamy tylko przez ostatni tydzień prawie 4000 bitcoinów, kolejny adres 9000 bitcoinów, kolejny adres przez ostatni tydzień zakupił 5883 bitcoiny. Także widać, że wieloryby zaczęły odkupywać bitcoiny z rynku. A dlaczego? Moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, duża przecena wczorajsza, duża przecena bitcoina oraz sytuacja geopolityczna oraz stan wojenny na Ukrainie. Ludzie będą uciekać z bitcoina i bitcoin może się okazać faktycznie cyfrowym złotem. Ja sądzę, że teraz będziemy szli spokojnie do góry z ceną bitcoina. Także odkupujemy, dokupujemy, akumulujemy. To wszystko w tym odcinku. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.